Siemaneczko, moi drodzy, słuchajcie, nie ma nic gorszego, jak zbudowaliście swojego pierwszego pięknego, wymarzonego drona. Jest on czyściutki, piękniutki, piękny, luty. Wszystko jest po prostu cudowne. Zabieracie go na podwórko, podłączacie baterię, kładziecie go pięknie na ziemi, chcecie go uzbroić. To jest grane. Miałem dokładnie to samo, kiedy zbudowałem swojego pierwszego drona i uwierzcie mi, zajęło mi to naprawdę w cholerę czasu, żeby znaleźć w internecie informacje w ogóle, dlaczego tak się dzieje. Okej, rozwiązanie jest krótkie i proste. Chodźmy do komputera. Ten problem nie zdarza się aż tak często, ale może się wydarzyć. W moim przypadku akurat miało to miejsce przy budowie pierwszego drona w życiu i było to tym bardziej wkurzające. Drony FPV i ich kontroler lotu wyposażony jest w żyroskop. Żyroskop to takie malusieńkie urządzenie, które jest na kontrolerze lotu, które służy do pomiaru orientacji tego drona w przestrzeni. Takie same urządzenia mamy w smartfonach i wielu, wielu innych urządzeniach elektronicznych. Ok, przejdźmy do dronów. Taki żyroskop jest bardzo, bardzo czuły. W niektórych kontrolerach lotu, nie dotyczy to wszystkich, ale w niektórych on jest tak na maksa czuły, że nawet delikatne drgania podłoża, ziemi czy jakieś po prostu mikro drgania mogą wprowadzić ten żyroskop w błąd, w wyniku czego kontroler lotu nie będzie chciał się uzbroić. Okej, dobra, podłączmy sobie szybko drona do Betaflight, rachu ciachu. Przechodzimy do CLI, czyli do wiersza poleceń. Wpisujemy get gyro calib noise. I widzicie, mamy taką funkcję jak gyro calib noise limit równa się 48. Dozwolony range, przedział od 0 do 200. I czasami jest tak, że w niektórych kontrolerach lotu właśnie żyroskop jest tak bardzo czuły na drgania, na wibracje, że pomimo ustawień standardowych na poziomie 48 drgania są wykrywane przez żyroskop i dron nie chce się uzbroić. W tym momencie to, co robimy, to wpisujemy set gyro calib noise limit równa się 150. Save, enter. Ta-da! Odłączamy drona, bierzemy baterię, podłączamy drona. Cała magia gotowa. Dron się uzbraja, wszystko działa. Tak, takie to proste właśnie. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że pomoże to komuś, bo naprawdę ja spędziłem wiele godzin szperając po internecie w poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego mój dron nie chce się uzbroić. Oczywiście odpowiedzi na to pytanie jest tak ogólne, odpowiedzi jest miliard, więc zanim dotarłem do tej funkcji Gyro Calib Noise Limit, zajęło troszeczkę czasu, więc mam nadzieję, że komuś to pomoże i oszczędzę Wam nerwów, wkurzenia i frustracji, w szczególności w momencie, kiedy zbudowaliście swojego pierwszego wymarzonego drona. Okej, dzięki jeszcze raz. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, zostawcie komentarz, czy wiedzieliście o tym, czy jest to coś dla Was zupełnie nowego i czy natrafiliście na swojej drodze już na kontroler lotu, który rzeczywiście miał z tym problem. Dajcie znać, a ja lecę robić kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć! A, gdybyście kiedyś przypadkiem chcieli startować dronem z jadącego samochodu, albo motorówki, albo pociągu, albo autobusu, oczywiście tego nie róbcie, bo jest to niebezpieczne, niedozwolone, ale gdybyście kiedyś, to ta funkcja będzie Wam potrzebna.